Cześć panowie. Jeśli wasza BMW ma już przebieg ponad 300 tysięcy km, warto zwrócić uwagę, w jakim stanie są szczotki regulatora w alternatorze, tak żeby nie było niespodzianek w trasie. I ja dzisiaj sobie ten regulator zdejmę i zobaczymy, w jakim stanie są te szczotki. Procedura zdjęcia regulatora nie jest zbyt trudna. Tutaj jeden kluczyk plusowy 13 i chyba tam są ze dwie ósemki albo dziesiątki. Regulator zdemontowany. Zobaczcie, szczotek nie ma. Ledwo łapały, więc to jest super czas, aby go wymienić. Tak więc szybka podmiana. Oryginalnie idzie Valeo na pierwszy montaż i taki też ja kupiłem. Valeo. Tutaj obudowa alternatora, tu nowe zapasowe śrubki. Regulator kosztował mnie 135 zł. Taki jak idzie oryginalnie na pierwszy montaż, więc nieźle. Oczywiście to jest cena po rabacie, wy pewnie będziecie mieli troszkę drożej. Generalnie, żeby wymienić regulator, nie trzeba demontować alternatora. Wystarczy zdjąć tutaj to nakrętkę 13 od plusowego kabla, następnie dwie śrubki, chyba ósemki od tej obudowy, następnie trzy śrubki mocujące regulator, raz, dwa, trzy, no i ściągamy. Taka ciekawostka, aby go założyć, bo teraz oryginalnie te szczotki są wciśnięte, najpierw przykręcamy go do alternatora, a później musimy wcisnąć ten plastik, aby te szczotki wyskoczyły z zabezpieczenia, tak aby dotykały tamtych bieżni, które są. Widzimy? Bieżnie troszkę przyjechane, ale nie ma tragedii. Warto zobaczyć, jak to u was wygląda. Co ciekawe, tutaj w tej wtyczce mamy dwa piny, w tym starym, a w nowym jest już jeden. Nie wiem dlaczego, czy to tak ma być. No nie wiem, zobaczymy. No i wyjaśniło się, widocznie nie, ponieważ ta wtyczka ma tylko jeden pin. Czyli będzie pasować, jest ok. Tym się nie przejmujemy. Najpierw zakładamy ten regulator. Tak jak teraz. Wchodzi sobie w dziurkę. Elegancko. Dobra, teraz przykręcamy trzema śrubkami i dopiero wciskamy ten plastik tak, aby zwolnić zabezpieczenie szczotek. Wcześniej tego nie robimy. I dopiero teraz, kiedy regulator jest przykręcony na te trzy śrubki, wciskamy ten plastik, o którym wcześniej wspominałem. Jest to też zawarte w tej instrukcji. Zobaczmy sobie. O, coś takiego. Czyli najpierw zakładamy, dopiero później wciskamy, aby zwolnić blokadę szczotek. Wciśnijmy sobie to. Zobaczymy, jak to kliknie. No i ładnie. Blokada została zwolniona. Teraz szczotki dolegają do bieżni. Podłączmy sobie kable i zobaczmy, jakie jest ładowanie. Ładowanie. Ładowanie było ok, zatem mogłem z powrotem wypiąć wtyczkę i przykręcić tą plastikową obudowę do alternatora z boku. Jak dobrze pamiętacie z poprzednich odcinków, to ładowanie będzie zmienne, no bo steruję tym power modul. To ładowanie nie jest cały czas jednakowe. Raz będzie 14, raz będzie 14,5, a raz będzie 15. Jak będzie zimno, będzie mróz. Także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że
odcinek Wam się podobał. Jeśli macie 300 tysięcy, 350, sprawdźcie, w jakim stanie macie szczotki.